Dzień dobry Państwu. Naszym dzisiejszym gościem jest wiceprezydent miasta Opola, pani Małgorzata Stalnicka. Witam serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Kobieta Orkiestra tak naprawdę to wszystkie inwestycje, wszystkie możliwe inwestycje i fundusze europejskie, i kwestie dróg, i kwestie mostów należą do zakresu działalności pani wiceprezydent i o tym chciałam dzisiaj z panią porozmawiać. Mamy COVID-a i w związku z tym dużo się zmieniło. Czy jakieś inwestycyjne plany, które Opole miało, które zaczęło realizować lub które były w perspektywie, uległy zmianom, czy są kontynuowane? COVID to bardzo trudna sytuacja dla miasta Opola. Jeżeli chodzi o te inwestycje, które są w tej chwili w realizacji, to oczywiście w żaden sposób nie zostaną one zatrzymane. Te inwestycje są realizowane. Natomiast musieliśmy nieco ograniczyć wydatki remontowe, ponieważ dotyczą one środków bieżących, których nam teraz bardzo brakuje. Kwestie autobusów, no bo to jest jakby też kolejny element inwestycji. Do nas przyjechały już nowe autobusy, ślicznie się nazywają bojamniki. Są już bardziej ekologiczne, ale spodziewamy się jeszcze większej liczby ekologicznych autobusów, tak? I to będzie zrealizowane w najbliższym czasie. Tak, mamy do realizacji projekt, który będzie obejmował zakup 5 nowych autobusów. Ja przypomnę tylko, że na przestrzeni ostatnich kilku lat w mieście pojawiło się 61 nowych autobusów. Ta piątka to będą już super ekologiczne, elektryczne autobusy i lada chwila będzie ogłoszony przetarg. Ta inwestycja będzie realizowana, jest współfinansowana ze środków europejskich, w związku z tym jej realizacja nie jest zagrożona. A temat mostów, bo to również pani działalność, właściwie trudno znaleźć takie miejsce, gdzie pani nie działa tutaj w naszym Opolu. Mosty to jest temat, który też na bieżąco coś się w tym temacie dzieje. I powstaje nowa kładka i są remontowane mosty. Czy też mamy jakieś plany w związku z ciągle nękającym nas problemem tego połączenia lewej strony Opola? Czy będą jeszcze jakieś inwestycje z tym związane w perspektywie? No oczywiście myślę, że to wymarzona inwestycja mieszkańców miasta, ale też pana prezydenta i moja również, to most, który jest konieczny, jeszcze jeden w naszym mieście, żeby ten ruch komunikacyjny usprawnić i pracujemy nad przygotowaniem tej inwestycji. W tej chwili projektujemy ten most. Mamy nadzieję, że też na przestrzeni najbliższych lat uda nam się znaleźć finansowanie na tę inwestycję. Prace projektowe są bardzo mocno zaawansowane. Myślę, że dokumentacja na most będzie gotowa z początkiem przyszłego roku. No dobrze, to zaczepmy jeszcze o temat, który gdzieś też krąży w eterze, czyli nowy stadion. Ze względu na koronawirusa, też realizacja tego przedsięwzięcia się przesunęła, ale na jakim jesteśmy etapie prac w tej chwili, jeśli chodzi o nowy stadion? Kończymy w tej chwili dokumentację techniczną, mamy pozwolenie na budowę, pracujemy nad dokumentacją wykonawczą, czyli taką bardziej szczegółową, po to, żeby sprawnie przygotować się do przetargu, dlatego że obserwujemy cały czas rynek, dla nas budżet miasta jest bardzo ważny, w związku z tym widzimy, że między innymi ta sytuacja, która się wiąże z COVID-em, spowodowała nieco wychłodzenie rynku i tych ofert wykonawców w przetargach jest coraz więcej. W związku z tym rozważamy to, czy w momencie, kiedy już będziemy gotowi z pełną dokumentacją, czy jednak nie ogłosić przetargu, biorąc pod uwagę, że cena rynkowa teraz może być dosyć korzystna, patrząc na wyniki tych przetargów, które mieliśmy dotychczas. W związku z tym na pewno będziemy obserwowali to, co się dzieje na rynku budowlanym. Jeżeli tylko poczujemy, że koniunktura jest bardzo dobra, to na pewno będziemy uruchamiać tę inwestycję, ponieważ jest to jedna ze strategicznych inwestycji. Nie powiem, że dla mnie równorzędna tak jak most, bo ja jednak biorąc pod uwagę swój nadzór mosty i drogi ukochałam bardziej. Natomiast jeżeli chodzi o stadion, to jest tak, inwestycja dla miasta bardzo ważna i na pewno będziemy się starali przygotować przetarg tak, żeby ta cena, którą zamierzamy uzyskać, była dla nas jak najkorzystniejsza.
No pani prezydent, skoro pani ukochała drogi, to spytam o naszą fantastyczną obwodnicę, bo obwodnica jest faktycznie wspaniała. Natomiast no, możliwe, że za chwilę zacznie nam doskwierać brak tego drugiego pasa, który miał być zrealizowany, tam było dużo problemów z tym związanych, ale czy to też jest dalej gdzieś w perspektywie, że jest możliwe, że ten drugi pas powstanie, czy niekoniecznie? Mówimy o kolejnym odcinku obwodnicy, tak. O połączeniu Niemodlińskiej z Krapkowicką. Tak, to jest bardzo ważny odcinek. Jesteśmy gotowi, mamy wszystko, żeby uruchomić tą inwestycję, poza jedną kluczową rzeczą, poza finansowaniem. W związku z tym no, obserwujemy cały czas możliwości takie, które się pojawiają, czy w funduszach europejskich, czy w innych możliwych źródłach finansowania. Jeżeli tylko zobaczymy jakieś światełko w tunelu, to z pewnością będziemy się ubiegali o takie środki. No, jest to odcinek podobny do tego, który już jest zrealizowany, czyli też 3,5 kilometra, też wiele obiektów na tym odcinku. W związku z tym no, potrzebujemy jeszcze raz tyle pieniędzy, co na ten odcinek, który już zrealizowaliśmy. Ale tutaj dokumentacyjnie jesteśmy w pełni przygotowani. Więc jeżeli tylko pojawi się źródło, to automatycznie będziemy ubiegali się o środki. Mając panią tutaj dzisiaj w naszym studio, jako właśnie kobietę wszechstronną, to od dużych inwestycji przejdźmy do takiej małej inwestycji, ale bardzo, bardzo istotnej dla nas Opolan. Mówię tutaj o akcji Komary, ponieważ to też gdzieś leży w pani jurysdykcji. Mianowicie problem z komarami mamy ogromny, to wszyscy wiemy doskonale. I zaczęła się akcja spryskiwania różnych rewirów w naszym mieście. Ale już wiemy, prawda, z doświadczenia, że ta akcja będzie musiała być bardzo cyklicznie i często powtarzana, bo przy tej pogodzie to nie do końca no, działa tak na te komary, jakbyśmy chcieli. Jakie są plany w tym zakresie? Czy będziemy intensyfikować te działania w naszej walce z komarami? No, to już nie jest działanie inwestycyjne, ale faktycznie biorąc pod uwagę uciążliwość, którą sprawiają nam komary w ostatnich dniach, tak, to faktycznie przeprowadzamy akcję odkomarzania dużej części miasta, tej, która jest najczęściej wykorzystywana przez mieszkańców, czyli mówimy o wszystkich częściach parkowych, mówimy to o tych częściach 160 hektarów spacerowych. Tak, ten obszar jest bardzo duży, więc no, postaramy się tą akcję przeprowadzić szybko i sprawnie, jeżeli tylko pogoda nam na to pozwoli, bo oczywiście no, w momencie, kiedy pada, to nie możemy tej akcji kontynuować, wtedy musimy przerwać. No, ten rok jest wyjątkowy. W zeszłym roku taką akcję przeprowadzaliśmy tylko raz w roku, bo to było wystarczające. No, zobaczymy, jak mieszkańcy odczują, czy będzie poprawa po tej akcji odkomarzania teraz. No, jeżeli będzie jeszcze wymagało miasto, żeby powtórzyć tę akcję, jeżeli mieszkańcy będą tego od nas oczekiwali, no to będziemy szukać środków, żeby powtórzyć. Ale ważne, że coś robimy w tej kwestii. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym gościem była pani wiceprezydent miasta Opola, pani Małgorzata Stalnicka. Dziękuję bardzo.